No, witam Was bardzo serdecznie znowu w tym przepięknym zimowym klimacie. Ostatnio, jak się widzieliśmy, no to byłem w Beskidzie Wyspowym, wychodziłem tam na najwyższy szczyt, czyli oczywiście na Mogielice. Dzisiaj zmiana lokalizacji, co prawda jest to Beskid, ale tym razem jest to Beskid Śląski. No, a moim dzisiejszym celem jest najwyższy szczyt tego rejonu, czyli oczywiście Skrzyczne. Szczyt dla mnie, no, nie jest już obcy, no bo byłem tam 2 razy 4 lata temu, tak? 4 lata temu byłem tam pieszo, jakoś w okresie jesiennym, a 2 lata temu, również w okresie jesiennym, byłem tam rowerem. Także dzisiaj będę tam po raz trzeci pieszo znowu, z tą taką różnicą, że wychodzimy tam dzisiaj właśnie w tym fajnym zimowym klimacie. Nigdy tam wcześniej nie byłem w tym okresie zimowym, także będzie to coś nowego dla mnie. No a dzisiaj pogoda ma być przepiękna. Już tutaj fajnie się słońce przebija, także myślę, że będzie to jak najbardziej udany dzień. Jak mówiłem Wam na wstępie, no dzisiaj ma być przepiękna pogoda, już teraz fajnie świeci słońce, a myślę, że jak wyjdę na górę, to będzie jeszcze lepiej. No przynajmniej takie są prognozy pogody. Ale jeszcze inna rzecz mnie zachęciła, żeby właśnie dzisiaj tutaj przyjechać, a mianowicie fakt, że dzisiaj ma być kompletnie bezwietrzny dzień. Co prawda może wiać jakoś bliżej wieczoru, no ale to mnie już nie interesuje. Dzisiaj, jak ja będę na szczycie, nie ma być w ogóle wiatru, może jakiś tam delikatny. Ale no jest to dosyć podejrzane, bo za każdym razem, jak byłem na szczycie, czy to pieszo, czy to rowerem, no to dosyć konkretnie wiało. Także dzisiejszy dzień, no, zapowiada się naprawdę fajnie. Jeżeli to się wszystko sprawdzi, no to jak najbardziej było warto tutaj wstać rano dzisiaj ogólnie, no i przyjechać właśnie w Beskid Śląski. Interesowało, jak ja dzisiaj idę, no to przyjechałem sobie na parking darmowy, duży, fajny parking w Dolinie Zimnika, tak w tym rejonie. No i z parkingu niebieskim szlakiem aż pod samo schronisko. Według drogowskazów jakieś 2 godziny powinno się wychodzić na górę. Myślę, że jest tak najbardziej zgodne z prawdą. No a jeżeli chodzi o drogę powrotną, no to jeszcze zobaczę na górze, jak mnie tam znajdzie, bo mam kilka planów i zobaczę, który zrealizuję. No i oczywiście standardowo całą dokładną trasę macie w opisie filmu. Tam jest link do mojego konta na Strawie. Także sobie zobaczycie, jak dokładnie dzisiaj szedłem. Muszę Wam powiedzieć, że idzie się dzisiaj wybornie. Co prawda na początku było tak dosyć stromo i ślisko i trochę się bałem, że tak będzie przez całą trasę. Ale to w sumie był tylko taki początek na rozgrzewkę. Wtedy mi się fajnie już ciepło zrobiło. No a potem jest już taki fajny klimacik. Wydeptana ścieżka, równa, nie jest ślisko. Jest czasami stromo, trzeba trochę gdzieś tam podejść, ale jak na razie nie są takie, wiecie, no straszne podejścia. Dużo też jest takiego płaskiego terenu, także idzie się wybornie. No pogoda też jest dzisiaj idealna, nie jest zimno, nie wieje, jak na razie przynajmniej. Gdzieś tam słoneczko przebija. Mi się dobrze wstało dzisiaj, także jestem mega pozytywnie nastawiony. No i nie chcę jeszcze zapeszać, no bo nie wiadomo, co będzie, jak dotrę do samochodu, w jakim będę stanie i tak dalej. Ale wydaje mi się, że było warto wziąć dzisiaj urlop i tak rozpocząć tydzień, no bo mamy poniedziałek. Tak, to musiałbym siedzieć w pracy, a tak, no to mamy przepiękny zimowy klimat w górach. Thank you.
tutaj przede mną już ostatnie takie strome podejście, no i będziemy na szczycie, ale to co najważniejsze, myślę, że to teraz już dobrze słychać. Jest kompletnie cicho, dokładnie tak, nie ma żadnego wiatru, nie ma ani jednej chmurki na niebie, no to jest coś fenomenalnego. No, dzisiejsze warunki pogodowe to jest 10 na 10, jak najbardziej. No chyba lepiej nie mogłem trafić. No ale nic, trzeba jeszcze wyjść na górę, tam sobie odpocznę chwilę, coś zjem, wypiję coś. No i trzeba będzie podjąć decyzję, którą trasą sobie zejdę do samochodu. Ale wydaje mi się, że to nie ma jakiegoś większego znaczenia, bo ten dzisiejszy klimat jest przepiękny i niezależnie jaką trasę wybiorę, to tak i tak będzie fajnie. Szczyt już zdobyty, chwilę sobie odpocząłem, zjadłem, wypiłem, ogólnie wiecie, no, zregenerowałem się, teraz ruszam w drogę powrotną, idę w kierunku na razie Malinowej Skały i potem będę gdzieś tam odbijać. Wydaje mi się, że to będzie podobna trasa jak byłem na rowerze, więc chyba wrócę gdzieś tam też w tą, przez tą Dolinę Zimnika, to jest chyba szlak żółty, o ile się nie mylę. Ogólnie myślałem, że trochę dłużej będę na szczycie, ale strasznie jest dużo ludzi. To znaczy takich pieszych jak ja to jest mało, bo spotkałem może z 2-3. No ale mamy sezon zimowy, sezon narciarski. No i wiele tutaj osób właśnie pewnie przyjechało sobie na ferie. No i śmiga na nartach, także no jest dosyć tłoczno. A mamy poniedziałek, także wolę nie myśleć co tutaj się dzieje w weekend. Dlatego tylko sobie wiecie, chwilę odpocząłem, zjadłem coś, no i ruszam w drogę powrotną. Przyznać, że dzisiaj warunki i ogólnie widoki są obłędne. Myślę, że do dzisiejszego dnia idealnie pasuje stwierdzenie do 3 razy sztuka, no bo za pierwszym razem jak tutaj byłem, no to wiało, za drugim wiało jeszcze bardziej, a dzisiaj no jest idealnie. Co prawda teraz się ruszy już jakiś delikatny wiaterek, ale po pierwsze jest on delikatny, a po drugie nie odczuwa się tego jakoś bardzo, no bo cały czas we mnie świeci słońce, także w ogóle jakoś nie wychładzam się, jest mega przyjemnie. Teraz jak widzę, czeka na mnie dosyć konkretne podejście, także jeszcze bardziej się rozgrzeję. Nie no, nie ma co mówić, dzisiaj jest 10 na 10, jeżeli chodzi o wyjście w góry. Bye.
No i pomału będziemy kończyć tą naszą dzisiejszą wyprawę, bo jestem na ostatniej prostej do parkingu. Ale kurczę, muszę wam powiedzieć, że to miejsce no kompletnie inaczej wygląda w tym okresie zimowym. Pomyśleć, że 2 lata temu jesienią jechałem tędy rowerem i wszystko to zupełnie inaczej wyglądało. No wydaje mi się, że to też jest taki fajny plus tego, żeby odkrywać sobie jakieś miejsca, w których było się wcześniej. Nawet nie tyle co górskie, ale tak ogólnie w jakichś innych porach roku. Chyba zwłaszcza w zimie, bo w zimie ten klimat jest zupełnie inny. No bo dzięki temu takie miejsca, chociażby jak to, ja dzisiaj, można zobaczyć w zupełnie innej perspektywie. Także fajna sprawa. No ale dobra, nie przedłużając. Mam nadzieję, że wam się podobała dzisiejsza wyprawa. No ja jestem mega zakochany w tym dzisiejszym dniu. Przepiękna pogoda, przepiękny zimowy klimat. Jak najbardziej było warto tutaj przyjechać. My widzimy się gdzieś niebawem. Nie wiem, gdzie to jeszcze będzie. Chciałbym jeszcze w tej zimie, podczas tegorocznej zimy, jeszcze wybrać się na jakieś szczyty właśnie pod kątem Korony Gór Polski. Zwłaszcza na te szczyty, na których już wcześniej byłem. No bo są to te szczyty, które odwiedzałem raczej w sezonie ciepłym. Także no byłoby fajnie je zobaczyć zimową porą. Ale czy się uda, no tego wam nie mogę zagwarantować. No bo to wszystko zależy od czasu mojego. No bo dzisiaj wyjątkowo jestem w tygodniu, no ale z reguły jeżdżę w weekendy, także też muszę mieć wolny weekend, żeby w takie miejsce przyjechać. No a drugą ważniejszą kwestią jest pogoda, która no jest nieprzewidywalna i jej się nie da zaplanować. No ale trzymajcie kciuki, mam nadzieję, że się uda jeszcze gdzieś wybrać w tym zimowym klimacie. Jeżeli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. Jak jeszcze nie subskrybujecie kanału, to was gorąco do tego zachęcam, no żeby wam wszystkie jakieś przyszłe moje wyprawy nie umknęły. Trzymajcie się, dzięki.